憋够了，行吗？行吗？to może ty nadal tam sięgać, czy tak? Dla siebie coś tam ja tam kombinuję. No teraz muszę sobie kładę wyciągnąć, bo to mam tego gryzliego, 350. Nie ma to jakoś super mocy, ale idzie się pobawić. No. Ja też chciałem, ale stwierdziłem, że kurczę, to nie dla mnie jednak. Wolę dwa koła. No. Idzie sobie plecy połamać szybko. No. Kiedyś dałem takiemu tam cwaniakowo, że tam umie jeździć, bokiem leży. Już nie chciał jeździć w ogóle później, ale... Aha. Dobra. No nie wiem, ja tak sobie jeżdżę, wiesz, odtąd dotąd. Wczoraj po tym polu tam jeździłem. Bo widziałem, że tam chłopaki kiedyś wjeżdżali. I to jest połączenie właśnie z tą... Z tą obwodnicą. No, no, no. Fajne w tych drogach. O! A ja tego nie spróbowałem. Taki jaja, że normalnie szok. Muszę sobie kupić jakiegoś tego fula, bo tak nie ma nic na to. Jaką taką ma, jak on ma? W usuwie co? Setę w dwusuwie. Co, 100 pojemność? 125. 125. To wystarczy, no. To już ma te swoje 40 godzin. No jak byliśmy w tym, nad morzem u Chrisa, on taką sadyjską piątką napierdalał. To na idzie mi. Dobrze, tylko trzeba opanować to ładnie, to... To ta, przecież taka seta, no to te 250 to już ładnie idzie obok mnie. No, no. To zobaczymy jak to pójdzie. Jest już jakieś fajne drogi są, żeby pojeździć. Ty jedziesz ze mną, tak? No, jeździmy. Tylko tak nie za długo, żeby tam do szkoły i to... No, ile jest? 15-20 minut. No, to ma... Chcemy jechać tam obwodnicą aż do ten, do tej, dojechać tam do... Tam właśnie pod tę górkę to podjeżdżam. No, ale nie, ja tylko tu. Tam nie. Tu tylko na gumie. A ty chciałeś gdzieś jechać? Nie, ja tam się tak. No. My stamtąd wracamy właśnie, bo byliśmy w Kruszwicy i tam jeździliśmy koło żwirowni, jechaliśmy przez Charley. Mnie to już takie, wiesz, takie podróże to tak nie ten. Wolę poświrować. Gdybym miał hamulec, to mi się pobawił. Coś tam mogę po... Później tą fotę zrobił, chciałem na przednim kole się postawać trochę tam. No to postawaj na przednim. Ale ci ponagrywam. Ła! O, zajebiście! Wow, kurwa, dobrze! I to mi się podoba. Wow! Pięknie. O, kurwa! Złamałem lampę? O kurwa, oj, coś mnie zabija. Oj. A czemu cię zabije? Mam tu plastiki. Trochę za mocno, nie? Dobra, dobra. Dobra, ja go trzymam. Było tu. Dosyć świrowania na.
chcesz, że ci wezmę... 10 zł poszło się jebać. No nie dasz radę. Zarobisz. Licznik złamałem nowy. No. Ocie, panie. Ale kurwa, jakie masz nagranie, chłopie. Czekaj, tu jest ok. Ale było zajebiście. Jak to było? No! Kurde, tak czułem. Karty, plastiki standardowe. Tym bym się nie przejmował. Nie no, nowe wszystko kupowałem, to trochę szkoda, nie? No. Ale stopy zawodowe. Ale jak to kurwa ci to wyszło? Za długo trzymałeś na hamulcu, nie? Za długo. A tobie nic nie jest? Nie, najbardziej to mnie boli to. To najbardziej mnie boli. I za dupek to. Ale okleinka się nową założy, nie? No. Tu jeszcze złamałem teraz z tyłu. Choć ładne zdjęcie będę miał. No zajebiście, no kurwa, film wyszedł, kurwa, mistrzostwo świata. Pali się na czerwono, mam nadzieję. Pali się. No, no to masz. Dzisiaj go kurwa wstawię, no żebyś wiedział. Może zajebałeś, masz ochroniarz, nie masz? Nie. Ja nawet nie widziałem, jak ty upadasz, ale zrobię w tym wolnym tempie. Na pan poświruje. Dobra, ale ja bez stopi. Kurde. Tylko wiesz co, jak ten, to tam sobie podjedź, bo tam, bo tutaj to nie mam jak, nie? Muszę mieć trochę pęda. No. Ale kurwa, no widzisz? Spoko, tym się nie przejmuj. Ja pojechałem do Włocławka, nie? Z kumplem. I sobie wyobraź, jedno palenie gumy zrobiłem. I motocykl do kapitalnego remontu. Cały biznes, tygodniowa wypłata, z części poszła. Najbardziej boli liczniczek, bo 700 zł kosztuje. O kurwa. No to części jest takie tanie, nie? Mhm. Pospawa się go, nie? Tylko a to jest obudowa jaka? Plastikowa? Plastikowa, to się dobrze spawa akurat, ale była ładna, to popsułem, nie? Kurwa, dobrze, ale masz większe doświadczenie teraz, no. Trochę plastego. Tutaj zbiorniczek pójdzie znowu do proszkowego lakierowania. To wiesz co, to... co, boli cię? Boli, boli. Pojedzie się pan chwilkę i... Dobra, to wiesz co, co tam, jak podjedziesz tam? No. Wziąć te plastiki w ten? A pan będzie jechał szosą, to by pan wziął do plecaka ten? No. Błotniczek, bym sobie później go jeszcze może coś sklecę z niego. Co wejdzie do plecaka? Ale bym się nie spodziewał, że takie coś zrobisz. Wszedł ładnie? No mam kilka. Dobra, nie. Jest? Nie, tam pojeździ chwilę. Dobra, to tam, wiesz co, na tamtą wysepkę. No. No i taka sytuacja. Olek małego krasza zaliczył. Ale lampę masz całą! Cała. No. No i ja tak, wiesz co, ja tak w kółku potrafię kurwa godzinami napierdalać, nie? Tam już nie wjeżdżam, nie? Że tak powiem, tam w tą miejscowość, tam gdzie jest ten... No, nie wiem, taki rynek mają czy coś.
No kurwa szkoda, nie? No pierwsze spotkanie i kurwa, ale wiesz co, powiem ci, zajebiście to ci wychodziło. Tak? No, ale będziesz miał większe doświadczenie. Boli? Boli. Boli. Co? Musi boleć. No kurwa. Najbardziej mi błotnik boli, bo trzeba będzie nowy. No. A najgorsze wszystkie nowe części próbowały. No. Ja ci powiem, ja już dwa razy motor rozjebałem, nie? Jakoś tak... Nie, trzy. Cztery. Nie, kurwa, nie wiem ile. I ci powiem, że teraz tak, wtedy na poligonie jak wyjebałem, no to amor skrętu poszedł za 2,5 koła w promocji, no i błotnik, nie? Pęknięty jest, trzeba go wymienić. Tutaj ten, na stopalu się błotnik nie złamie. No, ale na przykład w Husfarnie były te odbojniki, było wszystko, tu nawet miałem, nie? Kraszpady. No, ale to też do kasacji praktycznie, nie? W tym odcinku? No. Dzień i noc. No, do nocy. Co, jeszcze? Nie wiem, boli mnie mocno trochę. To leć, ja pojadę też, pojadę kawałek z tobą, a ty plastiki bierzesz, tak? A podjechałby pan do mnie tam? No, to już, tylko wiesz co, poczekaj, to ja muszę powiedzieć, że jadę do chaty, żeby ten... Plany podpiłem? Nie! Spoko, co miałem dzisiaj zrobić, to zrobiłem. Tym łokciem nic to nie, bo aż tu ja zgryta. No, a weź podwiń tylko. No jest napuchnięty, kurwa. No co, a w asfalt uderzyłeś? Nie wiem. Czy zeszła ci... Chyba ci tak zeszła jakaś, jakoś ręka. Ale co, na gumę jakoś się zbiera, tylko wolno muszę jechać, wiesz? Wolno z małym tym i go poderwać. Tylko jak ty się wyjebałeś, to już tak kurwa taki straciłem. No straciłem kurwa ten. Telefonu mojego. Jak zgubiłem tu. Tak? Wszystko zgubiłem. No wyleciało mi wszystko z kieszeni na gumie. I tu chodzili i mi pomagali. Akurat chyba tutaj ludzie aż tacy źli nie są. Nie, nie. W porządku. Rozbierzemy dzisiaj, wpiszemy straty. Mhm. To jedź pierwszy, a ja będę za tobą powoli na gumie jechał. No bo chcemy będziemy jechać, będę patrzył. Dobra.